Świąteczne postanowienia. Zawsze ktoś jakieś ma. Ja mam co roku i przy każdym świętach te same, czyli żeby opanować biurko. Ale moje biurko jest takie i takie będzie. Tutaj się łapię, tutaj chwytam wszystko, także wiem, co na nim jest. Witam bardzo gorąco dzisiaj w piątek, w ten bardzo ważny piątek. My dzisiaj pracujemy wszyscy, ale chciałbym Wam złożyć życzenia świąteczne, abyśmy byli spokojni. Ja to napisałem na naszym blogu, czyli na fundacyjnym blogu, abyśmy tradycyjnie w święta przestali krzyczeć na siebie. Nawet politycy wreszcie zaczęli mówić ludzkim językiem, czyli proszą o to, aby to napięcie gdzieś tam spadło. Politycy mają talent do robienia tych napięć, to oni je robią, nie my. My jesteśmy po prostu tylko tymi ludźmi, którzy muszą się albo temu poddać, albo są zdziwieni, albo robimy swoje. My robimy swoje. Tu w fundacji robimy swoje i życzymy Wam, aby Wam nikt nie przeszkadzał w Waszej pracy. Aby w tym, co Wy tworzycie, a mówię do przyjaciół, bo zazwyczaj w 99% to przyjaciele oglądają nas, są razem z nami, pracują razem z nami, współpracują razem z nami, to mówię to do Was. Aby nikt nam nie przeszkadzał w tym, co tworzymy w tych naszych światach codziennych, w tej naszej codzienności, która jest namacalna, bo nasz kraj jest po prostu piękny, nasz kraj teraz jak wybucha jeszcze wiosną, słońcem, co próbujemy Wam pokazać z naszą kamerą, latając do parku, latając po warszawskich ulicach, będąc nawet tu u nas na balkonie, kiedy pokazujemy, że już kasztan zaczyna w sobie pęcznieć, aby wypuścić pierwsze zielone listki, to pokazuje, że ten kraj wspaniale potrafi sam jakby generować taką niezwykłą moc. Jeżeli ktoś coś mąci, psuje, no to niestety właśnie są politycy, którzy między sobą kłócąc się narzucają to odium na nas. Życzę Wam, abyście spotkali się z przyjaciółmi, abyście mogli porozmawiać, abyście mogli wyluzować w jakikolwiek sposób, rozumiecie to wyluzowanie, abyście mogli popatrzeć w niebo, abyście mogli potrzymać się za ręce, pochodzić, popieścić się, powiedzieć sobie miłe słowa, zjeść dobre jedzenie, albo przyjść z tym dobrym jedzeniem do kogoś, żeby ten ktoś także mógł poczuć, że nie jest sam. A więc tego życzę Wam z całego serca. Tym bardziej, że nasze serce jest przepojone taką siłą wielką, ogromną siłą, że podsumowaliśmy cały finał, nie tylko mówiąc, ile zebraliśmy pieniędzy, ale nasz konwent fundacyjny, a więc to są 4 osoby, więc spotykamy się bardzo często i spotykamy się w każdej chwili, kiedy jest taka potrzeba. Spotkaliśmy się tuż przed świętami, aby ustalić, jak te pieniądze będziemy rozdysponowali, jak te pieniądze chcemy rozdysponować, a więc na pediatrię, na zakłady opiekuńczo-lecznicze, także na geriatrię, na nasze programy medyczne, na naukę pierwszej pomocy, na naukę także tych, którzy się zgłaszają do pokojowego patrolu. To przez 24 lata, moi drodzy, już jest tak potężną, niezwykłą maszyną, tak niezwykle prężną, tak niezwykle wydajną, ponieważ trafia w tak wiele miejsc, że to jest ogromna satysfakcja i to pokazuje, że pieniądze zbierane od Was, ten jeden, jedyny dzień, te pieniądze przynoszą niesamowite korzyści. Także tuż przed świętami miło nam jest, że przystanek Woodstock już nakreśla niesamowicie wyraźny taki swój kształt, a więc poprzez artystów, których zapraszamy. Dziękuję Wam za każdą dobrą wiadomość od Was. Uprzedzaliśmy Was, mówiliśmy Wam, że nie stać nas na wielkie gwiazdy. Nasz budżet byłby po prostu wyrównany do zera przez cały budżet, płacąc jednej gwieździe za to, żeby przyjechała. Wiem, że Wy byście się cieszyli, my byśmy się cieszyli, gwiazda by zobaczyła piękny festiwal. Ale za te pieniądze możemy ściągnąć mnóstwo muzy, która później się okazuje gwiazdorska. Macie do nas zaufanie. I później, kiedy oglądacie na scenie Chaka Pong, kiedy oglądacie na scenie Kirilla Dżajkowskiego, kiedy oglądacie na scenie Mouthstep, to mówicie, o kurczę, to jest super muza. Fantastycznie, że ją znaleźliście. Myślę, że taką muzą będziemy się dzielili razem z Wami, kiedy ją ogłaszam podczas radiowej Kręcioły. To jest miło, kiedy zwrotna postaci i kilkuset albo ponad 1000 lajków w czasie jednej audycji, niecałej godziny pokazuje, że Wam to bardzo odpowiada. Cieszymy się, że mówimy Wam już o pierwszych gościach naszego SP, że mówimy Wam o artystach, którzy wystąpią na drugiej scenie, na dużej i na drugiej scenie, że Skubas, który zaproponowany na ASP wzbudził tyle pozytywnych emocji, a więc festiwal zapowiada się niezwykle emocjonująco, bardzo bogato, bardzo kolorowo, taki festiwal, w którym możecie złapać miliony różnych wątków, od bycia ze sobą,
od bycia ze sobą, kończąc na wizytach w różnych miejscach, gdzie się coś dzieje. A więc te wszystkie aktywności Akademii Sztuk Przebyły Pięknych, koncerty na scenie dużej, na scenie drugiej, na scenie Viva Kultury, ale jeszcze powstanie jedna scenka, to będzie niespodzianka, będziemy o tym mówili, kiedy już ruszą eliminacje, a więc ruchu jest strasznie dużo na festiwalu i to, co jest także ważne, mówimy o bezpieczeństwie tego miejsca, a to bezpieczeństwo tworzymy wszyscy razem. Wczoraj, jak w każdy czwartek, miałem łączenie z Radiem Nowy Jork, czyli z polską rozgłośnią w Nowym Jorku. Rozmawiałem z Bublem, czyli Marcinem, który organizuje finał. I Marcin rozpoczął od tego, że rozmawiał z polskim policjantem. Nie wiem, czy telefonicznie, czy ten policjant był z wizytą w Nowym Jorku. Ale policjant, okazało się, że współpracował już kilka razy na przystanku Woodstock. I nie wiedząc nawet, że Bubel mnie zna, opowiadał niesamowitych superlatywach o logistyce. Mówił właśnie o tym, że przy tak dużych imprezach, przy tak dużych zagrożeniach różnych, to, co się dzieje na przystanku Woodstock, jest sumą najlepszych zdarzeń, najlepszych pomysłów. Oczywiście niczego nie można wykluczyć, ale to dzięki temu, że robimy to razem, bo w tym jest, Bubel mówi, na czym to polega, czy na czym polega ta logistyka. Nie na tym, że na 500 000 przyjeżdżających mamy 500 000 pilnujących. Nie, bo to się nie da. Ma 500 000 przyjeżdżających, mamy 500 000 ludzi, którzy z nami współpracują, którzy chcą w tej logistyce uczestniczyć. Czyli stworzyliśmy obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką można zrobić, czyli uczestnicy tego koncertu współpracują razem z nami. Chcą, żeby tam było fajnie i to jest pomoc. To jest realna rzecz, która powoduje, że możemy patrzeć optymistycznie, patrząc na wszystkie zagrożenia, jednocześnie organizować ten festiwal, wziąć na siebie ogromną odpowiedzialność. I tych masa rzeczy działa się jeszcze wczoraj, przedwczoraj, czyli my także zasiadamy do stołu świątecznego z pełnymi głowami najróżniejszych pomysłów, idei, które natychmiast będziemy realizowali po świętach. Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy wszystkim sztabom, które już wszystkie dostały od nas podziękowania. Nasze kartki pocztowe do Was poleciały, przepiękne, które mówią, że mierzymy wysoko, ale także szanujmy siebie, miejmy dla siebie chwilkę. Dziękujemy Wam wszystkim za to, co się wydarzyło. A my już możemy Wam pokazać nasze pomysły. Tę płytę znacie, to jest piękna płyta budki suflera, winyl, który zdobył ogromne uznanie wśród fachowców. Pierwszy winyl robiony w Polsce, a my już szykujemy się do winyli. Jak pamiętacie, płyty to będą trzy winyle, a więc Koma będzie na winylu. Ta piękna płyta z koncertu Ani Rusowicz, wyjątkowego koncertu, hipisowska, piękna muzyka z lat 60. i Grubson. Grubson już nawet mogę Wam pokazać, jak będzie wyglądał piękny projekt okładki Grubsona, a więc Grubson to jest okładka pierwsza, jaka powstała, oryginał będzie troszeczkę inny, szybko ją pokazuję, ale to będzie piękny, duży winyl. Winyl z typową muzyką właśnie dzisiaj, która się powinna znaleźć na winylu. To są nasze plany. Dziękujemy za to, że sięgacie po nasze płyty, że wchodzicie do sklepów płytowych. Wychodzimy na zero, z lekkim zyskiem, a to dzięki temu możemy cały czas wydawać płyty. Chcemy ich o wiele więcej wydać po tegorocznym przystanku Woodstock, ponieważ druga scena i główna scena są obrędowane super aparaturą, żeby to nagrywać na CD i także na DVD. Dziękuję bardzo, że wczoraj słuchaliście koncertu jubileuszowego. Wielu z Was było w drodze, nie obejrzało, ale ci, którzy go oglądali, przypomnieli sobie rok 2009, Mike Lang na scenie, twórca Woodstock amerykańskiego 69 roku i my wszyscy, którzy wsłuchaliśmy się w wybrane utwory wraz z artystami, wraz z Wielką Orkiestrą Operetki Mazowieckiej, z naszymi interpretacjami tego, co się wydarzyło 40 lat temu. Ja przypominam, że Michael Lang już wypuszcza pierwsze takie newsy. Jesteśmy w kontakcie, wymieniliśmy się mailami i pomysłami, żeby uczcić 50 lat w 2019 roku Woodstock. Co to byłby za koncert? Jeden na przykład w Central Parku w Nowym Jorku, a drugi u nas, w Kostrzynie. Tu gra Europa, tam grają Stany Zjednoczone, a więc to byłby wielki koncert. Dzisiaj, kiedyś to był cud, kiedy telewizja satelitarna pokazywała takie transmisje jak koncert Boba Geldofa dla Afryki, Live Aid. Ale dzisiaj internet, no możemy zrobić fantastyczną rzecz. Trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Michael Lang odpisał nam, że fajnie. Na razie jeszcze jest w blokach startowych. Może jak to wszystko się
zaokrągli w taką ideę, to wtedy ruszy, da nam znać. Oby dał nam znać. Pamiętajcie także, że w niedzielę wielkanocną o godzinie 20 tradycyjnie Antyradio zaprasza na koncert z przystanku Woodstock. Bardzo dziękujemy, że Antyradio tak dużo gra teraz muzy. Co niedzielę jakiś koncert, tym razem Proletariat. A więc Proletariat z ostatniego przystanku Woodstock 2015 zagrał na głównej scenie, na dużej scenie. Grał numery swoje tradycyjne, To My czy Proletariat, ale także zagrał przede wszystkim utwory z ich ostatniego bardzo dobrego albumu. Świetny, energetyczny koncert, godzina 20, Antyradio, niedziela, warto się wsłuchać i warto zajrzeć do Siema Shopu. Dziękujemy za wasz ogromny udział w tym, kiedy dajemy, pokazujemy nasze remamenty, a więc kiedy już się kończy kolekcja, wtedy bardzo mocno ją przeceniamy, a wy z tego korzystacie. Bardzo wam za to dziękujemy, bo pamiętajcie, że wszystko, co się dzieje w Siema Shopie, wszystko, to jest także udział Siema Shopu, Złotego Melona, w tym, co robi fundacja. Każda wasza złotówka jest później przeznaczona także zysk na dalsze prowadzenie Siema Shopu, a zysk w postaci dywidendy co roku, w tym roku było to kilkaset tysięcy złotych, ponad 600 tysięcy złotych, ten zysk jest przeznaczony na działania statutowe naszej fundacji. A więc w ten sposób wspieracie, jesteście razem z nami. Napisano mi tutaj na końcu, że życzenia wielkanocne, ale od nich zacząłem. W związku z tym jeszcze raz, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pamiętajcie o naszym 1%, bo to i pojazdy dla hospicjów, i konkretny bardzo sprzęt dla dzieci, które są leczone w ośrodku w Otwocku, w bardzo dobrym szpitalu, a więc wszystko to, co mają komplikacje z narządami ruchu. Ściskam was bardzo gorąco, polewajcie się, niech tradycja polewania wodą wróci do nas, niech znowu będziemy się czuli, jak jesteśmy. A więc, moi drodzy, śmingus, dingus, wszystkiego najlepszego!